Siemaneczko, siemaneczko, mordeczki. Dziś otwieramy sobie TOTS-a. Bo wyszło nowe SBC. No i otwieramy właśnie paczkę z TOTS-em. Jak widzicie, skład mu się prezentuje tak. No i przepalimy sobie tutaj ikonę Hernana Crespo. Bo po prostu, no nie używam tej ikony tak naprawdę. Wszystko dobrze? Tak naprawdę nie używam tej ikony, tak naprawdę jest to tylko Overall 90, chociaż ja wiem, że trafię tu jakąś 83. No i dowolny piłkarz TOTS. No i może tu być bardzo źle, ale może być tu bardzo dobrze. Ale dobra, ja obstawiam 8-7. Wtedy to nie będzie się opłacało, ale obstawiam 8-7. Crespo 165 mecze rozegrane, 130 w ramek strzelonych, no i 63 asysty, właśnie te, no i przepalamy, no to reszta jest nieważna, no przepaliłem ikonę TOTS-a. Dobra, pokażcie mi już tą kartę, proszę, piłkarz z Premier League, nawet taki Suyunsu może być, proszę, tylko ktoś fajny, są oczywiście TOTS, jest to Holandia. O nie, to jest... O kurde! Opłacało się, jest! Dobrze! Opłacało się to robić. Van de Beek. W ogóle za 3 godziny jadę nad morze, to. Ale super. Ja wiem, że on mało kosztuje, ale to jest po pierwsze 94. Po drugie, to jest super karta. Ale jak go ja go połączę, to będzie problem. Ale jakoś go muszę połączyć, bo ta karta jest po prostu najlepszy pomocnik z ligi holenderskiej. Wysoka, wysoka. No i zobaczcie na te statystyki. Wow. Wow. No dobra. Kosztuje 40 tysięcy. Ale kogo to obchodzi, że kosztuje 40 tysięcy? Nie oszukujmy się. No i jak to trzeba zrobić? No wiadomo, Vieri może nie grać. No i tak może to wyglądać. Nie. Czy Vieriego bym tu jakoś upchnął? No, mógłby być z tym problem. No mógłby być z tym problem. Chyba, że na przykład zrobiłoby się tak. Tutaj by się dało to. Tu tak. No i tu tak. No i tak by to było, nie? Git byłoby. O, nawet by było tak lepiej, ale tak to lepiej nie. A, bo dobra, obczaiłem właśnie. No i tak to mogłoby być. Naprawdę, jakbym dał tutaj Wijnaldum, to by było o wiele lepiej. No ale zrobiłem Vieriego, no to mam nim grać, nie? A nie mam jak nim grać tak naprawdę, tym Vierim. Ale to będzie komplikacje. Oczywiście ja takie komplikacje chcę mieć, no bo... Ej, poczekaj, no właśnie, on się łączy pięknie z Wijnaldumem. No właśnie, tego nie przemyślałem. On się pięknie łączy z Wijnaldumem, więc no na spokojnie taki linczek jest. Linczek na spokojnie jest, sami widzicie. Tylko ja bym wolała mieć to tak. Dobra, nie tak, nie tak. Musielibyśmy tutaj wywalić. Dobra, zobaczymy. Poczekajcie. Tak. No i zobaczcie, zrobiłoby się, tu, że tutaj poszedłby ten pan. Tutaj by poszło tak. Tu poszłoby tak. A tu poszłoby tak. O dobra, no dobra. Troszkę tu przekombinowałem. To byłoby zamienione. No i oczywiście musi grać tu też Vieri. I to by wyglądało w sposób taki. Tu by poszedł Van de Beek. No i by to wyglądało naprawdę przyzwoicie. No nie oszukujmy się, fajnie by to wyglądało, oczywiście Vinicius na ławkę. No i wyglądałoby to jak najbardziej świetnie.
No jest git, myślę. Takim składem będziemy grać. Wiadomo, tutaj kupi się pozycję, tutaj drugą się pozycję kupi i będzie git z majonez. Myślę, że będzie git. Tutaj damy się tylko sobie snajpera, temu Jamesowi. No i myślę, że będzie git. Więc trafiliśmy Van de Beek'a. No, jest to świetna karta. Artystę zdaje się mu od razu. No. No, karta bardzo fajna, przyzwoita na pewno. Tylko teraz to mi ten Seplici nie pasuje. Tak totalnie mi nie pasuje, nie? To nie wiem, jakiś Holandii. Nie wiem. Holandia i na przykład. No, nie wiem, dobra. Holandia i na przykład. Dobra, nie wiem, dobra. Walić to, później będę to ogarniał. Jeszcze kupiłem sobie te zmiany. O, super. Jeszcze kupiłem sobie tylko zmianę pozycji. I będzie naprawdę git. N. No i będzie naprawdę spoko. No i czyli opłacało się przypalić Crespo na Van de Beek'a. A wiecie, że w ogóle Van de Beek'a miałem kupować? I to jest ciekawe, że ja Van de Beek'a myślałem. Wiadomo. I no i naprawdę myślę, że jakby nazbierać jeszcze na Quincy'ego Promsa, no to byłoby świetny duecik, no nie oszukujmy się. Dobra, już kupione te zmiany pozycji. Otwieram przed chwilą jeszcze paczuszkę, coś tam trafiłem, nie? A, znaczy nie trafiłem nic, bo nie było ekranów. A żeby to nie było takie krótkie. Żeby nie było to takie krótkie. To ja zagram sobie na odcinku jeszcze drafta. Zagramy sobie jeszcze draftika, czyli będzie 90, uwaga. Będzie 90? Będzie 90 na całe szczęście. A, dobra, już mi się przypomniało, co miałem zrobić. Ale teraz, no mamy świetne, świetnie. Wiem, że ten Vinicius nie gra, no i to jest jedyny minus tej koncepcji, bo inni nie gra. W samej grze będzie to wyglądało właśnie tak, jak to widzicie. No, to jest taki root hulit. No, to jest taki root hulit, tylko że o wiele niższy. No, oszukujmy. Dobra, go. Go. Draft. Ale ja, co? Bo ja jadę nad morze i za 5 dni dopiero go zagram, ale ten. Ale w sumie nie. Mogę to, go teraz zagrać na spokojnie. Dobra, tak. Chcę na squad battle. Poziom trudności. No nie wiem, amator czy nowicjusz? Amator. Przecież nie, to będzie za łatwo wtedy. To więcej monet do zdobycia. Super, że monety więcej jest do zdobycia, ale ja chcę lepsze nagrody. Dobra, jakie mam formacje? Fajnie, fajnie. Jest ta formacja, bardzo dobrze. No i lecimy. Pierwsza. Jeju, co to jest za flara? Johan Cruyff. Nieważne. I napastnik. I Lopez. No idziemy tutaj pod ocenkę. Bo nie ma. O kurde. Zidane. No. Don Drafting już się robi dobry. Jeszcze Christian Tello. Bardzo fajnie. No i tutaj już srebrna karta. To sobie od razu mamy. Dobra. Dajcie mi kogoś dobrego. Fernando Hierro. Dobra, i teraz robimy Rio Ferdinand. O, i bramkarz będzie chyba słaby. No, będzie słaby. Nagrywam. I przepaliłem ikonę na fajną kartę. Saul. Dobra, za 3 godziny. Saul. Mariano albo Valencia. Dobra, Valencia. Dobra, i Guilherme. No, może być Guilherme. No, pierwsza jedenastka wygląda świetnie. Oprócz tej, nie bramkarza i tej karty jednej. Nie, jest Bay, ale Bay się nie przyda. Jest Dumfries. Jest Rodriguez. No i dobra, Dumfries. Dumfries. No, dobrze. Okej. Teraz lewy obrońca może? Nie, jeszcze nie. Ocampo,
z nich będzie pan Ocampos, Ocampono. Jest dobre, jak najbardziej. Jordi Alba jest najlepszym tu wyborem i to na 250%. No, pięknie. Dobra, tak sobie musimy zrobić. Okej, okay, jest 92, robimy rekord, robimy rekord. Jest Messi, Messi to. Jest Messi, git. I teraz, kogo my tu mamy? Jest Cristiano Ronaldo, może być Cristiano Ronaldo. Jak najbardziej. I teraz, no dawajcie mnie bramkarza, jeszcze nie, jeszcze Immobile, siła Immobile. Ale mi, czemu mi spadło cena? Przecież dałem Immobile, no to chyba powinna być wyższa cena. Pogba, no Pogba może być, więc jest git, no i teraz Pence. Dobra, dalej, dalej. Philips, no może być Philips. Dalej, dalej, o kurde! Van Dijk, tylko gdzie? No tu, niech będzie tu. No i co dalej mamy? Thiago Silva, normalnie. No. Dobra. I teraz, ostatnią kartą. Dobry bramkarz. Nie mamy bramkarza. A mielibyśmy piękny draft. No, mielibyśmy 193. No dobra. No, możemy zrobić tak, to jest 193. No i damy tu jeszcze Areole, bo jest lepszy. No, zdecydowanie. Stop, poczekajcie. Może być 193. Jeśli znajdziemy tu trenera. No kurde. Naprawdę. A ty? Ty nie dajesz nic. Dobra, no to ty. Mam pomysł, jak to zrobić. Patrzcie. Mam już pomysł. Zobaczcie, zrobimy sobie tak. Że tu zamiast tego Ronaldo. Nie no, żartuję, nie wymienię. Znaczy, patrzcie, robimy tak. No i mamy 193, nie? No i git. No i git. Git, nie? Szczerze, bardzo fajny drafcik. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia, że filmiki będą teraz na tym oczy. No i cześć!